Już 1 września ulica 3 Maja znów stanie się kolorowa i pełna mieszkańców. Przed nami druga edycja targowego Śródmieścia. Właściciele sklepów i salonów otworzą ponownie wówczas w niedzielę swoje biznesy. W pierwszej edycji wydarzenia uczestniczyło ponad 20 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tej ulicy. Za miesiąc ma być ich jeszcze więcej, a ponadto całość akcji uświetnią konkursy dla dzieci i występy muzyczne. Serdecznie wszystkich zapraszam. Jeżeli chodzi tutaj o nowe podmioty, jak najbardziej, mamy teraz już około 30 firm, które zdecydowały się wziąć udział w najbliższym targowym Śródmieściu. Jeżeli chodzi tutaj o całość wydarzenia, na pewno będzie mnóstwo atrakcji, które jako organizatorzy przewidzieliśmy. Między innymi też występy grup tanecznych, animacje dla dzieci i młodzieży, oczywiście konkursy z nagrodami. Udało się zorganizować koncert zespołu Piątek 13, który rozpocznie się już od godziny 12. Też nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ponieważ nie chciałabym popsuć niespodzianki. Ulica 3 Maja od lat jest jednak zdegradowana i straszy zaniedbanymi kamienicami i lokalami do wynajęcia. Jakie wnioski po pierwszej edycji wyciągnęli organizatorzy? Cały czas się uczymy, uważamy, że to była jak najbardziej dobra decyzja. Zresztą całość wydarzenia została dobrze odebrana wśród mieszkańców. Dlatego chcemy jak najbardziej wszystkich zachęcić do tego, aby włączyli się w inicjatywę, ponieważ zależy nam wszystkim na tym, aby nasze Śródmieście odżyło. Druga edycja targowego Śródmieścia ma potrwać od godziny 10 do 14.